kolarcowskiego. A Edward. Dobro. 9 kwietnia oddano do użytku nowo wybudowany kościół świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny dla lokalnej wspólnoty rzymskokatolickiej w Radechowie. Poświęcenia dokonał biskup Bertram Mayer z diecezji augsburskiej, który sfinansował budowę. Uroczystą mszę świętą z obrzędem konsekracji współcelebrowali przewodniczący konferencji biskupów rzymskokatolickich Ukrainy Witalij Skomarowski, ordynariusz łódzki wraz z gościem niemieckim arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, Edward Kawa, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej oraz Władyka Petro Loza, biskup pomocniczy diecezji sokalsko-żółkiewskiej ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, a także księża obu obrządków, którzy przybyli na wspólną modlitwę z okolicznych parafii i sąsiednich dekanatów. Według tradycji na początku uroczystości budowniczej świątyni wręczył biskupowi klucz. Nastąpiło symboliczne otwarcie drzwi i modlitwa u progu nowego domu Bożego. W swoim kazaniu biskup Mayer podkreślił, że poświęcenie nowego kościoła jest znakiem, że kościół w Ukrainie żyje, że dba o pokarm duchowy swoich wiernych, sprawuje sakramenty i modlitwę, a także niesie otuchę i pocieszenie mieszkańcom Ukrainy, którzy są dotknięci okrucieństwem wojny. Po kazaniu relikwii błogosławionego Jakuba Strepy, głównego patrona archidiecezji lwowskiej, złożono w ołtarzu kościoła. Historia parafii rzymskokatolickiej w Radziechowie sięga roku 1775, kiedy to utworzono tu parafię i wybudowano pierwszy kościół. Jego pierwszym patronem była święta Anna, natomiast podczas konsekracji w 1828 roku kościół otrzymał wezwanie niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Został zniszczony w czasie rządów sowieckich. Zniszczonym został także cmentarz i kaplica rodu Badeni, którzy wraz z rodziną Mayer, przodkami biskupa Bertrama, który konsekrował kościół, byli patronami i głównymi mecenasami miejscowej wspólnoty parafialnej i fundatorami pierwszego kościoła. Między Chrystusem i Cerkwą. Нехай наша молитва здіймається перед Тобою, Господи, як фіміям, і так, як ця святиня наповнюється приємним за. Подарувати цю пушку. Нехай цей буде зв'язок між мною а цією спільнотою цієї парафії. Poświęcenie nowego kościoła jest znakiem, że kościół w Ukrainie żyje, że dba o pokarm duchowy swoich wiernych, sprawuje sakramenty i modlitwę, a także niesie otuchę i pocieszenie mieszkańcom Ukrainy, którzy są dotknięci okrucieństwem wojny.